3, 2, 1 jesteśmy. No i Adam, kosmiczny weekend, a do tego jeszcze no, nieprawdopodobny tydzień, jeżeli chodzi o informacje, ale zacznijmy może od weekendu, bo to, co zrobiło Suzuki w ostatni weekend, to był majstersztyk. Zresztą nie tylko w ostatni weekend. No to prawda, no wreszcie możemy powiedzieć, że mamy jasnego faworyta i tym faworytem do tytułu Mistrza Świata jest Jean Mir. Gdyby oczywiście tak się zakończyło, bo jeszcze mamy dwa wyścigi i może się dużo wydarzyć, bo w tym sezonie dzieją się rzeczy niesamowite, no to nawet gdyby tak się zakończył tytuł, to możemy powiedzieć, że jest to w pełni zasłużony mistrz świata z charyzmą, z charakterem taki, który potrafi w decydujących momentach zrobić różnicę. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest to w ogóle fajny chłopak, przed którym jeszcze kawał wyścigowej kariery w MotoGP. I dobrze, bo ja nie chciałbym tych niedomówień później, a zdobył tytuł mistrza świata, nie wygrał wyścigu i tak dalej. No i jak mówię, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo dwa wyścigi przed nami i wiele się może wydarzyć. Natomiast no, ten wyścig pokazał, że to jest chłopak, który na ten tytuł zasługuje. Dwa wyścigi, miejmy nadzieję, bo w dalszym ciągu gdzieś tam w padoku rozmawiam z ludźmi. No, nie ja swoje, ja gdyby jestem kurierem tej wiadomości, a zawsze wiadomo, że on ginie we wszystkich historiach w przeszłości, więc kwestia jest taka, że może Portimao w ogóle nie dojść do skutku i tym samym mamy już mistrza świata de facto, ale rzeczywiście, Adam, no, jedno to, co mówiliśmy, że potrzebuje zwycięstwa. To zwycięstwo już ma i to jeszcze w takim stylu, że Alex Rins powiedział, nie miałem odpowiedzi na jego tempo. Absolutnie nie miałem odpowiedzi na to, co zrobił na tych okrążeniach. Zresztą, gdy przejrzycie sobie analizę wyścigu i zobaczycie, z jaką regularnością jechał ten chłopak, to jest jakiś kosmos, Adam. No Grzegorz, my nie widzieliśmy błędów. Przypomnijmy, że weekend był trudny. Weekend był taki, że zawodnicy nie mieli możliwości przygotować świetnie swoich ustawień, nie mieli możliwości sprawdzić warunków zbliżonych do tych, jakie są w wyścigu. To jest naprawdę duże utrudnienie. No i dodatkowo chłopak, który jest jednym z młodszych w tej kategorii, chłopak, który jest jednym z tych, co ma najmniejsze doświadczenie w tej klasie, jeździ tu najkrócej, wychodzi na prowadzenie i utrzymuje pełne tempo. W trakcie wyścigu, jak komentowaliśmy, pokazywane były te czasy jego, one były nieprawdopodobnie równe. Ta kontrola wyścigu była niesamowita. No, na najwyższym poziomie zawodnika właśnie doświadczonego. Taki trochę mi się przypomniał, no tutaj, że tak skojarzą się z Dovizioso, że to on jest zawodnikiem, który tak kontroluje, a tutaj chłopak, który jest młody, walczy w wyśmienity sposób właśnie poprzez utrzymanie tempa, nie uleganie presji, ciśnienia, tego, że ktoś jest za jego plecami, mam wrażenie, że troszkę bardziej doświadczony, bo też nie można mówić, że super bardziej, że dużo bardziej doświadczony, ale trochę bardziej doświadczonego kolega zespołu tej presji nie wytrzymał. No. Tak, to racja. Utnijmy te wszystkie jakieś tam dywagacje, że on mu pomógł, Rins. Po prostu właśnie ten niezredukowany bieg, ten błąd wynika właśnie z tej presji. Rins, no, zrobił coś, czego później Mirowi się nie przydarzyło. Mir naprawdę tego błędu żadnego nie popełnił. No i utrzymał swojego kolegę, który no właśnie też był piekielnie szybki za swoimi plecami. Ogromna radość oczywiście w Suzuki, nie ma się co dziwić, bo są jedną ręką w zasadzie na potrójnej koronie i chyba nikt im tej korony nie będzie w stanie odebrać, mimo że jeszcze matematyczne szanse są. Ja bym nawet powiedział poczwórna korona, bo mamy koronę jeszcze dodatkowo dla wicemistrza świata Rins z pasą na ten tytuł, prawda? Bo okej, okay, tutaj tych punktów, to Rins ma 125, Quartararo 125, Vignale 121, Morbidelli 117 i Dovizioso 117, więc 8 punktów różnicy pomiędzy pięcioma zawodnikami. To jest bardzo mało, ale no patrząc na to, jakie tempo ma Suzuki, no to Rins jest faworytem do tego wicemistrzostwa i wtedy byłoby to poczwórna korona. Niestety. Fabryka, producent. Mistrz świata i wicemistrz świata. Tak. Niestety jeszcze te ciemne strony ostatniego weekendu. No to niestety, Adam, no Yamaha to jest absolutny koszmar. Spodziewaliśmy się, że Morbidelli tutaj będzie w stanie powalczyć choć trochę z Suzuki. Okazało się, że dokładnie te same problemy, które miał kilka weekendów wstecz Fabio Quartararo. Zbyt duże ciśnienie, gdy jedzie za innym zawodnikiem, zbyt duże ciśnienie w przedniej oponie i koniec zabawy. Morbidelli kończy daleko, daleko z tyłu. Koszmarny weekend dla Rossiego, wiadomo, rozpoczął się od niejazdy, skończył się jazdą i awarią motocykla, z elektroniką coś nie tak. Koszmarny weekend dla Vinalesa, no to naprawdę jest
Zła, zła i jeszcze raz zła historia. Nie było Yamahy w pierwszej dziesiątce. To się rzadko zdarza. Ja też, Grzegorz, jeszcze zastanawiam z tym ciśnieniem. No naprawdę, czy to jest możliwe, że tylko i wyłącznie ciśnienie? Tam jest coś więcej. No, nie chcę się wierzyć, żeby to tylko była kwestia ciśnienia, że on nagle tak podskakuje. Tu też mógł być błąd z tym dobraniem jednak zbyt twardych opon dla Morbidellego. Myślę, że to jest wiele rzeczy, które wpływa na to. I to, co powiedział Vinales, no najgorsze jest, że my nie wiemy, co się dzieje. To jest tak, że ja wygrywam wyścig, a potem nagle ten motocykl kompletnie nie funkcjonuje. No Morbidelli jedzie rewelacyjny wyścig, wszyscy jesteśmy w szoku. No później chłopak nie jest w stanie być w dziesiątce. Na jego obronę i może troszkę Yamahy, to się zdarza też z KTM-em w tym sezonie, z Ducati i w zasadzie wszyscy mają problem poza Suzuki. I to też akurat brawa dla tej fabryki za ten sezon. Natomiast no, jak tutaj mówimy o tej końcówce, no to Yamaha no, wręcz kompromituje się na każdym polu. To co powiedziałeś, Rossi wściekły, no bo wraca, znaczy może ze spokojem mówił, ale mówi, bardzo źle się stało. Wracam, chciałem przejechać cały wyścig, chciałem się wjechać w motocykl po przerwie, chciałem przygotować się, żeby mieć ustawienia, mniej więcej wiedzieć, jak wygląda pełny dystans 27 okrążeń, żeby w kolejnej Walencji już pojechać szybciej, bo na to liczyłem. Pierwsza miała być takim rozruchem po tej bardzo długiej przerwie, no, przecież chyba 5 wyścigach, w których nie dojechał do mety z różnych powodów, no i się okazuje, że tego nie może zrobić. Nie problemy z silnikiem, ale problemy z elektryką czy z elektroniką, jak powiedziałeś. I Rosji mówi, no ten sezon jest fatalny, nasz motocykl nie ma prędkości, nasz motocykl nie ma wytrzymałości, w sensie niezawodności i jest tutaj bardzo źle. No dodatkowo dochodzi ten cały, gdyby to jeszcze było wszystko, no ale ten cały niesmak, no, który no, będzie się ciągnął przez wiele lat, ze względu też jeszcze, że sędziowie zamiast ukarać zawodników i temat zamknąć, pobłażyli Yamaszę, zabrali im tylko te punkty dla konstruktora i dla zespołów. To jest za mało, ten sport się będzie ciągnął. Tak jak ja powiem Ci szczerze, bo tu już z tym rozmawialiśmy, że Ty uważasz Lina Jarvisa trochę za cwaniaka. Ja uważam go naprawdę za takiego dżentelmena. Natomiast tutaj w moich oczach stracił on bardzo dużo, bo wszystko wskazuje na to, że Yamaha o tym wiedziała, że te zawory nie były tylko z innego materiału, ale tam wiemy, że tam odchył był 5%, jeśli chodzi o kształt tych zaworów. Więc no już te bajeczki, tak troszeczkę nie bardzo chce mi się wierzyć. I tutaj traci w moich oczach, tak jak powiedziałem, jedna z osób, którą szanowałem bardzo w wyścigach. No i sami sędziowie, bo otwierają furtkę na późniejsze jakieś... To jest olbrzymi niesmak, który powstał przy Yamasze. Ale także może... Quartararo w lesie, Adam, no bo trzeba o tym jasno powiedzieć, że Quartararo także problemy. Jak się okazuje, po tej wywrotce, którą zaliczył na początku wyścigu, ponoć niestety nie działał mu ten system obniżania tyłu i była taka historia, że raz ten motocykl się obniżał, raz był w górze i zupełnie to było poza kontrolą, więc kolejne problemy dla Quartararo i ten tytuł absolutnie odjechał już. Fatalny też weekend, trzeba przyznać, dla Ducati. Ja jeszcze tylko wracając do Yamahy, może na małe usprawiedliwienie, troszkę tego nie rozumiem, czemu przetrzymali Vinalesa tyle na polach na końcu... Na tym. Ale pamiętasz historię, też taka była przecież z Joanem Zarco, kiedy startował z alei serwisowej z samym Lowsem, kiedy startował z alei serwisowej i sam także tak samo przytrzymany, jakoś niezwykle długo zamieszanie ogromne na końcu alei serwisowej, więc tutaj akurat do ogródka sędziów, ja myślę, to za chwileczkę wrzucimy jeszcze parę kamyków, więc... No tak, tylko nie wiem, czy ty widziałeś ten start. Rzekomo przed wyścigiem opowiedziano, że Vinalesa przytrzymał 5 sekund po przejeździe ostatniego zawodnika. Wedle tego, co ja obserwowałem na nagraniu, to jest jakieś 8-9 sekund został przetrzymany. Zresztą Vinales prawie mi się wyrwał już w momencie, kiedy oni tam go trzymali. Kręcił głową i był wściekły. Oczywiście to niewiele zmienia, bo Yamaha w lesie. Natomiast no, to cały czas pokazuje, że są takie elementy, jeśli chodzi o sędziowanie, że cały czas mamy wątpliwości. Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie określić pewnych reguł. Co by się nie działo, te reguły są jakoś tam niejasne i można mieć wątpliwości i to jest to, co też zawodnicy cały czas mówią, że gdyby jeden, dwóch zawodników mieli pretensje w trakcie sezonu, to by było ok. Bo to zazwyczaj się... Wszyscy. W zasadzie za każdym razem, no to mamy wpadkę tu za wpadką i to wygląda bardzo słabo. No i to samo powiedział Paolo Ciabatti. Nie mogę całej niestety rozmowy tutaj przytoczyć, bo obiecałem, że to będzie prywatna nasza rozmowa. I to jest jedna z tych kwestii, że sędziowie tutaj są do wymiany, tutaj nie ma dyskusji. To jest kolejny błąd, także jeżeli chodzi o zagranie z Yamahą i nie można sobie pozwolić na takie rzeczy w sporcie, który ma stać na najwyższym poziomie, ma świecić przykładem.
Więc tutaj nie ma absolutnie dyskusji. A propos Ciabattiego i Ducati, no to też tutaj radości wielkiej nie było w fabryce z Bolonii. Nie było. No, kolejna frustracja Dovizioso. To najlepszy Jack Miller w wyścigu, który był szósty. Fajnie przez dużą część wyścigu jechał Zarco, natomiast później leciał na łeb na szyję w klasyfikacji. I znowu jest słabiutko. No, cały czas utrzymuje oczywiście Dovizioso szansę na tytuł wicemistrza, no ale ciężko będzie wygrywać. Może po cichu liczył na tytuł wicemistrza świata. No, ładnie KTM, ładnie pole Spargaro. To też trzeba podkreślić i on naprawdę tam nie odstawał od pola Spargaro. No jechał, jak to mówił, no, na limicie totalnym. Nie było możliwości, żeby Rinsa wyprzedzić w końcówce. No ale wiesz, przed nami kolejny wyścig i myślę, że troszeczkę Jean Mir będzie spokojniejszy w tym wyścigu. No ciekaw jestem, że jak podejdzie do tego wyścigu. Jest szansa dla Mira. W końcówce wyścigu szybkie Hondy, więc może będzie to kolejny zwycięzca w tym sezonie, któryś właśnie z zawodników, czy Pole Spargaro, czy może Takana Kagami, który pojechał no tą drugą część wyścigu naprawdę fajnie. Czyli co, będzie szósty nowy zwycięzca? Bo pod koniec wyścigu trochę się pogubiliśmy w tych 5, 9, 4. Tak, 6 nowy zwycięzca, tak. I to będzie któryś, byłby 10 zwycięzca. No, tego było dużo. Naprawdę to był rekord jakiś. Grzegorz, no wiele innych tematów. No to, co się wydarzyło w tygodniu, to w ogóle jakiś Armagedon począwszy. Zacznijmy może od mistrza świata, Marka Marqueza. Dokładnie. No jest już oficjalnie powiedziane, że Mark Marquez w tym sezonie się na torze nie pojawi. Co więcej, dzisiaj pojawiła się informacja, to o czym mówiliśmy w weekend po rozmowach, kiedy rozmawialiśmy z Simonem, że jednak Marquez prawdopodobnie będzie musiał przejść trzecią operację ramienia. Do tego będzie musiał być przeszczep kości, bo to drugie złamanie spowodowało, że po prostu ta kość jest bardzo sperforowana przez śruby i ma bardzo małą stabilność, nie jest wystarczająco mocna. A Emilio Alzamora nie zaprzecza temu pytaniu, które zadał mu Simon Patterson i to spowoduje, że być może rzeczywiście nie zobaczymy Marka Marqueza na początku sezonu. Oczywiście to wszystko będą musieli potwierdzić lekarze, no ale w tej chwili wygląda to naprawdę źle. No wiemy, że też na początku sezonu jeden ze scenariuszy się nie spełni, nie zastąpi go Andrea Dovizioso. Tak. Dovizioso w międzyczasie po tym ostatnim naszym weekendzie wydał oświadczenie, w którym mówi, że robi sobie przerwę w startach Mistrzostwa Świata. W przyszłym roku go nie zobaczymy. Bardzo dziękuję za kilka ofert, które dostał jako kierowcy testowego. Docenia to, natomiast nie podejmuje tego. Chce wrócić w 2022 roku i liczy na to, że dogada się z zespołem, z fabryką, która podzieli jego pasję do ścigania, która będzie rozumiała jego filozofię do rozwoju motocykla, będzie go słuchała i dzięki temu będą mogli stworzyć bardzo fajny pakiet. Suzuki. No, Suzuki i satelicki zespół. Brzmi to rewelacyjnie. Oczywiście duże doświadczenie tego zawodnika. Myślę, że bardzo by się im przydało i od razu to wszyscy właśnie sugerują to, co powiedziałeś. No brzmi idealnie. Przypomina mi to trochę to, co powiedział Zarco. Okej, Zarco jest troszeczkę młodszy, no ale też wydawało nam się to abstrakcyjne. Odchodzi i co on opowiada, że wraca i będzie się ścigał w najwyższe cele. W zasadzie, kiedy odchodził z płaczem załamany, z zerwanym kontraktem z KTM-a, wrócił. No liczymy, że też wróci, chociaż wiek jego to będzie 36 lat. 36. No, ale z drugiej strony źle nie, ma ścigać się w Mistrzostwach Włoch w motokrosie. Troszeczkę też tutaj ponoć poszło o priorytety, bo fabryki nie chciały się zgodzić na to, żeby on ścigał się w motokrosie. Chcieli mieć sprawnego gościa, bo wiemy, że motokros jednak jest konkurencją kontuzjogenną i obawiają się o to, że będą mieli kierowcę jak Lorenzo, co prawda nie wyeliminowany z powodu nadwagi, tylko z powodu gdzieś tam kontuzji. Więc no, ciekawa historia, miejmy nadzieję, że Andrea rzeczywiście wróci, bo jeszcze chyba ma coś do udowodnienia, bo chyba tak. To nie jest przypadek, że przez ostatnie sezony przegrywał tylko on z Marquezem o niewiele i toczyła się walka do ostatnich rund. Udowodnienia, niedowodnienia uważam, że bardzo analityczny zawodnik, który Suzuki, jeżeli to faktycznie miał być kontrakt z Suzuki, bardzo by pomógł i jego wiedza
No tak jak właśnie mówię, no, potrafienie zrozumienia motocykla, analiza i praca przy motocyklu to jest rzecz bardzo cenna i myślę, że mamy tą młodą gwardię tych zawodników piekielnie szybkich. Mir, Bagnaia, Quartararo, kolejni nowi, którzy wchodzą do MotoGP, ale też takie doświadczenie. To jest coś, co by się przydało i fajnie by było, żeby Andrea wrócił. No, Andrea w przyszłym roku, bo drugi Andrea nie wróci i myślę, że Grzegorz realnie patrząc, koniec też, kariery. Koniec kariery, oczywiście 35 lat mógłby wrócić, jakby miał 35 lat, ale wydaje mi się to jednak mało realne. No, fatalna historia, bo odwołał się od decyzji Międzynarodowej Agencji Antydopingowej, stanął na jej po drugiej stronie barykady i te bitwy są zwykle przegrywane. No i niestety Łada ma to do siebie, nie mówię tutaj o producencie aut, że jeżeli już stajesz do walki, to nie dość tego, że przegrywasz tę walkę, to jeszcze zostajesz wgnieciony w ziemię. I tak też się stało. Z półtora roku zawieszenia nałożonego przez federację zmieniono na 4 lata. No i tym samym pogrzebał swoje szanse. Właśnie z Paulo Ciabattim też na ten temat rozmawiałem, że no, nie robi się tak. Po prostu doradcy źle mu doradzili. Co więcej... Czy mu doradzali? A, tutaj, okej. Okay. I co więcej, jeszcze ciekawa historia jest taka, że mówi się w padoku o tym, że on nie przedstawił żadnych dowodów. Te wszystkie historie wyssane z palca ponoć o tym składzie włosa, o którym mówił Rivola i tak dalej, to były wszystko bajki. Nie przedstawił żadnych dowodów na swoją niewinność. Drostanolon to środek anaboliczny, steryt anaboliczny, który został wykryty w jego organizmie. Trochę sobie o tym poczytałem. No to zastanawiam się, po co mu to było. Generalnie potrafi zrzucić masę mięśniową, utwardzić mięsień, ładnie wyrzeźbić. Przed zawodami kulturyści mogą takie rzeczy robić. Nie wiem, czy on potrzebował tego do reklamy tych slipek, majtek, żeby ładnie wyglądać, kiedy się rozbierze do aparatu, czy... Może na randkę potrzebował jakąś nową, specjalną. Czy to naprawdę było mu potrzebne w wyścigach? Ja powiem Ci, jako zawodnik wyścigowy dużą przykładałem siłę, wagę do kondycji fizycznej, bo to faktycznie poprawia Ci ci głowę. Jeżeli wiesz, że jesteś fizycznie super przygotowany... Koncentrację w trakcie wyścigu. Tak. To na pewno pomaga Ci być pewnym siebie i wiesz, że na tym polu jesteś ok. Technika dalej i głowa tutaj to są kolejne pola, na których trzeba pracować. To ja to rozumiem, ale żeby iść tak daleko w ten sposób, jakieś źródło się pośrodka, powiem szczerze, że to był mój ulubiony zawodnik. Ulubiłem jego styl i wszystko mi się bardzo podobało. No niestety teraz no, tracił z tym zachowaniem w ostatnim czasie względem swoich kolegów w zespole, atmosferą, którą wszędzie robił i to jest takie podsumowanie, no, powiem brzydko, głupoty tego chłopaka. Ja uważam, że ale on został celebrytą, Adam, we Włoszech, o czym my nie wiemy. On został celebrytą. On ma 1,5 miliona chyba followersów na Instagramie, reklamy, kolorowe gazety we Włoszech. Słuchasz, ale nie w ten sposób. No, Marcin Najman też robi z siebie idiotę teraz, kurwa, i też jest znany i rozpoznawalny, ale no za taką cenę, że bycia takim kretynem, to ja uważam, że to ale nie ja jest. Ja wiem o tym. Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko mówię, naświetlam obraz sytuacji, że po prostu mnie szkoda. No znaczy, nie ja uważam, dla mnie wielka szkoda. W tych przypadkach dwóch, czyli łamanie regulaminu technicznego i stosowanie sterydów, bardzo surowa kara. Za mało tutaj Yamaha. Kara została Yamaha i Janone uważam też powinien być. Pomimo, że przykładowo dla innych, żeby nikomu takie głupoty nie przyszły do głowy, no to też w tym przypadku konkretnym niestety się należało. No dodatkowo takie niesportowe zachowanie jak Fenati też uważam, że to są rzeczy, które powinny być bardzo srogo karane. Bezpieczeństwo zawodnika, oszukiwanie, czy motocyklem, czy sterydami, to są rzeczy, które muszą być karane i z tą decyzją się zgadzam. Nie zgadzam się z decyzją, że za słabo została ukarana Yamaha, powinna być mocniej. Także no różnie to bywa. Janone, 4 lata od zeszłego roku liczone, czyli od 1 chyba listopada 2019. Na koniec, no tak naprawdę pozamiatane. Czyli tak, 34 lata by miał na jesieni 2023 roku, czyli od 2024 roku mógłby startować.
wtedy miałby 35 lat. No, wydaje się, że to jest nierealne, żeby powrócił. Ciężko utrzymać było mu formę i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest koniec tego zawodnika, jeśli chodzi o starty na najwyższym poziomie. Czy coś jeszcze przegapiliśmy, jeżeli chodzi o ten tydzień? Jeden no, gra, Bruno. Drugi... Bruno, no tak. No ta wypowiedź, znaczy... Oświadczenie. Wypowiedź, oświadczenie toru w Brnie, no dla mnie absurdalne. Wiadomo, że tutaj teraz idzie gra o pieniądze i kto ma te pieniądze wyłożyć, ale chyba pozamiatane, jeżeli chodzi o Brno i rundę w Czechach. Boję się, że w sytuacji, w której się znajdujemy globalnie, jeśli chodzi o koronawirusa, potrzebne pieniądze jak najbardziej na medycynę i na wszystko to, co powtarzałem, teraz rozgrywanie, walczenie o to, kto dopłaci do tego, do tej nawierzchni. Ja nie chcę tutaj krytykować, bo może faktycznie zdobycie pieniędzy tutaj przez Abrahama seniora na położenie tego, to może to być biznes, który się nie opłaca i dzisiaj bardziej jest to pasja. Bardziej jest to pasja, była realizacja pasji, ale też można dopłacać i nie chcę tu rozstrzygać, komu ile w kasie zostaje, bo i myślę tutaj miasto, oczywiście region i całe Czechy zyskiwały. Wszystko było pięknie, wszystko wspaniale, no ale jak gdzieś ten rachunek finansowy, jak się podliczy, no to mają priorytety. Jest to bardzo przykre, ale ja uważam, że niestety Brna nie zobaczymy w przyszłym roku w kalendarzu, czy kiedykolwiek, bo jak już raz wypadnie, czy się podbierają, no nie wiem, no mnie Finlandia, Austria, Rosja, no niestety nie zastąpią tego wspaniałego obiektu, no wspaniałego moim zdaniem, najpiękniej położonego na świecie, robiącego atmosferę, no jeszcze dodatkowo dla nas super położonego, jeśli chodzi o odległość i to jest bardzo przykra sprawa. Najbliższy weekend, bo Grand Prix Walencji tym razem przed nami na torze w Walencji i ty już troszeczkę o tym mówiłeś, Adam. No, wydaje się, że tutaj będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Miejmy nadzieję, że będzie bliżej, bo ten tor co prawda nie pozwala specjalnie na wyprzedzania. To nie jest łatwy tor. O, może tak, nie jest łatwy tor do wyprzedzania. Są miejsca, gdzie można. Troszeczkę popsute miejsce numer jeden, czyli zakręt numer jeden na torze w Walencji przez to, że było tam cały czas wilgotne, jak powiedział Jack Miller, ale mam nadzieję, ja osobiście, że i Ducati, i Yamaha będzie troszeczkę bliżej Suzuki, bo chcielibyśmy zobaczyć jednak walkę jeszcze w tej rundzie, kiedy to być może zobaczymy nawet trzech mistrzów świata, bo trzeba pamiętać, że tutaj jeszcze mogą się rozstrzygnąć losy i Moto 3, i Moto 2. No właśnie, jeszcze tak podsumowując, MotoGP, ja też uważam, że ten weekend będzie bardziej konkurencyjny. I Ducati, i Yamaha będzie bliżej, i Honda może być bliżej. I KTM. I Mir nie będzie tak mocno ryzykował. W związku z tym właśnie i KTM. I to będzie naprawdę, wydaje się, bardzo ciekawy weekend pod tym względem. Pogodę mamy przez cały weekend w miarę stabilną. W sensie raczej deszczu nie będzie. Jest pochmurno jutro i sobotę, ale bez deszczu. W niedzielę troszkę więcej słońca, troszeczkę cieplej, więc zawodnicy mogą ten motocykl lepiej ustawiać. Troszkę danych mają też z poprzedniego wyścigu, więc tu jest lepiej. I kategoria MotoGP, dodatkowo to, co powiedziałem, no ta punktacja 117 punktów Dovizioso, 117 Morbidelli, 121 Vignale, 125 Rins Quartararo. No tutaj no te różnice są minimalne, więc będzie walka. Odjechał nam Jean Mir. Co Grzesiu Jean Mir musi zrobić, żeby być mistrzem świata? Czy tu kalkulowałeś to? Jechać po prostu. Pojechać. Dokładnie tak. Tutaj przed Mirem bardzo łatwa sprawa, żeby się tylko nie spiął, nie popełnił błędu. Natomiast bardzo ciekawie się zrobiło w kategorii Moto 3 i Moto 2 w generalnej klasyfikacji. Błąd Lowsa, czego w tym sezonie praktycznie nie było w wyścigu, traci dużą przewagę. Na Bastianini troszkę poza miejsca. Jest nowym liderem Mistrzostw Świata. To jest bardzo ciekawa sprawa. W klasyfikacji Moto 3 to samo. Lider Mistrzostw Świata nie kończy wyścigu. Ogura jest już tylko 3 punkty za Albertem Arenasem. Celestino Vietti jest na trzecim miejscu. Będzie tego miejsca bronił zaciekle przed Tonym Arbolino i Jaume Massillon, którzy tracą do niego odpowiednio 3 i 4 punkty. Więc tutaj końcówka się wydaje bardzo, bardzo ciekawa. No, ja jeszcze... Proszę. A propos tego, że wypada nam już na pewno Janonek. Kto za jego miejsce? Mówiliśmy, że Jorge Lorenzo ma chrapkę, no ale też się powiedziało, że Bezeki tutaj staje się liderem w walce o
miejsce w Aprilii na przyszły rok. Zaskakujące, prawda? Bo w zasadzie niewiele się o tym mówiło i w zasadzie w ogóle się nie stawiało Bezekiego, no ale widocznie tam Valentino Rossi stwierdził, że chyba warto pójść i pokazać tego gościa. Zresztą on się sam pokazuje, on potrafi jechać. Co prawda ma kontrakt na następny sezon z VR46 na jazdę w kategorii Moto2 i pewnie planem było... Słucham, ale są inne priorytety, dokładnie. No, boję się tylko, żeby nie doszło do sytuacji takiej, jak doszło z Scottem Redingiem, czy z Kalem Kreszałem, czy z samym Lawsonem w Aprilii. Czytaj jeden sezon i wynocha, bo się do niczego nie nadajesz. No właśnie, zobaczymy. Piotrek Biesiekierski, to już mówiliśmy podczas wyścigu Moto2. Niestety Hafiz Sharin podpisuje kontrakt z zespołem NTS. I w związku z tym Piotrek nie ma na obecną chwilę miejsca jako stały kierowca. I tutaj bardzo chciałbym jednak, żeby ziściła się historia taka, że zobaczymy Piotrka mimo wszystko, mimo jego ambicji jazdy w Moto2, żebyśmy go zobaczyli obok Krzyśka Bergmana w supersportach. Powiem Ci, tak sobie myślałem o tym, no miejsca w Moto2 w tej chwili nie znajdzie. Jazda z dzikimi kartami, sam wiesz, że to nie jest łatwy chleb i to zwykle jest misja typu porażka, niestety. Ale plusem jest to, że jeżeli w przyszłym roku faktycznie zmienia się regulamin Mistrzostw Europy na taki, że zawodnicy jeżdżą z silnikami Triumfa, no to też jeżdżąc w Moto2 w Mistrzostwach Europy będzie zbierał pewne informacje, które mogą mu łatwiej z tymi dzikimi kartami pojechać. Więc pamiętajmy też, że zawodnicy to, jak zresztą pokazał ten sezon, no, nie są roboty i kontuzje się przydarzają. Więc jeżeli jeździ w Moto2 Mistrzostwa Europy, ma już podobny zespół, łatwiej zawsze w szczycie sezonu wskoczyć w zastępstwie A za zawodnika kontuzjowanego, B za zawodnika, któremu niestety nagle się wycofał sponsor, a takie sytuacje są też. I będą. I będą szczególnie w najbliższym czasie. No dobra, czyli co? W piątek słyszymy się od godziny 10, tak samo w sobotę, w niedzielę nie pamiętam, chyba o 9.20 czy 9 tak, rano. Nie, 9 tak rano, tak jak ostatnio. Także słyszymy się na Polsacie Sport.pl i Pli w piątek, w sobotę też, oczywiście wejście na anteny z kwalifikacjami i z wyścigami. Adam, no czeka nas naprawdę fajny weekend i niestety przedostatni weekend tego sezonu. No, ja myślę, że jeszcze kilka ciekawostek od momentu, kiedy nagrywamy to do rozpoczęcia weekendu może się pojawić. Zawsze ten czwartek jest takim dniem, że jakieś newsiki są, może się dowiemy o kierowcach testowych, może coś się wyjaśni z Aprilią, bo to jest tak naprawdę ostatni gwizdek. Także zobaczymy, czy Lorenzo wróci, czy Crashlo zostanie i tak dalej, i tak dalej. Bądźcie z nami jutro od godziny 10. Do usłyszenia. Na razie. Na razie.